Dzień dobry, proszę Państwa, witam Was ponownie na kanale Samochody Graczyka i przedstawiam Wam dzisiaj jeden z elementów mojej kolejnej wakacyjnej tym razem przygody motoryzacyjnej. A to, po co przyjechaliśmy w okolice Bolesławca, znajduje się tam. Tym razem będę ratował Stara 29 z 76 roku, który jest armatką wodną, czyli działkiem milicyjnym do walki z Solidarnością. Ten samochód akurat nie walczył z Solidarnością, bo służył w Volkspolizei w Niemieckiej Demokratycznej Republice, czyli NRD. Wyblakły. Tu jest wyblakły niestety, ale herb DDR. Tak. W sumie to nie wiem ile waży, ale jelczki drogi jest cholernie ciężki. Bez wody, bo jest opancerzony. No to taki starek, myślę, że 8,5 tony na pewno waży. Troszkę niższe koła jej założę, bo ona żeby była na poduszkach, to by było lepiej. Mogę wam pokazać, tylko wiecie jak byście chcieli. Oni polskie, wy tylko polskie samochody czy różne? A, to i polskie. Może akurat byście trafili to. Fajny. Tylko szpachle trzeba kupić. Drzwiczki się otwierają. To już drugi raz, bo zamykał je chłopak, ale... Chyba na klamka jakaś powinna no, być, nie? Nie mam klamki, no. Kwadrat trzeba. Stara klamka zwykła. Dobrze. Drugą. Kontruj. Równo, nierówno na czepie, tak? Panie Tomaszu, jak wrażenia z pierwszej jazdy? Gorąco!
Tak oto kolejny raz udało się kupić coś ciekawego. Piękna rzecz, zobacz, jest w pełni kompletny, to się w ogóle nie zdarza, żeby kupić stara 29 hydromila, bo w Polsce może jest 5 albo 6 sztuk zachowanych, a w stopniu takim kompletacji jak ten to nie wiem, czy w ogóle jest jakaś. Zobacz, nawet... Zobaczcie, nawet są dysze obronne, z którymi się obraca ze stanowiska kierowcy oraz dysponenta tymi dźwigniami z białą gałką. Ruszając góra-dół, ta dysza się obraca wokół osi, rażąc promieniem wody, strumieniem wody. No dobra, to co było najłatwiejsze mamy za sobą. Teraz musimy tylko zdemontować koła, bo star na naczepie jelcza jest za wysoki, więc musimy zredukować trochę wysokość. Uwaga! No. A śrubokrętem nie obróci kwadratem? A masz śrubokręt? A tam jakiś w kabinie jest, to kwadrat czy ten? Ja nie wiem, czy nie lepiej koła spuścić. Mało, co nie? Mało. Ja wiem, że masz drugoplanową rolę dzisiaj, ale... Pierwszy jest star. No tak. No ale wiesz, to koło sparciałe, to nie wiadomo jaki dojedzie. No, tak jak będzie... Te dobre jeszcze zajebiste opony. Widziałeś ja w tym traktorze jakie popękane? I chodzą, kurde... Mam tylko ten traktor, to 3 dekady mniej ma. No to jest tydzień, dwa. Bo będzie z automatu podnosić i resor, i wszystko, i będzie tak jak trzeba. Bo tak będziemy się, kurde, trochę bawić. A pod ośnią nie zmieści się, Tomek? Na osi ma stać, to jak chcesz pod ośnią? A, na osi. No to jak? No to daj na środku pod oś, a klocki będą po bokach. Jak wyjmiesz lewarek? No tak, on będzie wyższy. Ja cię kręcę, może coś powiedzieć. Co mam powiedzieć? Nie wiem, co robisz. Nie zakręciłem zaworu i pompuję bez sensu. I dymasz na pusto. Tak. Coś tam podłożyć, bo nie może być tak, że będzie lewarek wyżej jak... Aha, może zejść. Dobrze. Będzie dobrze. Bo mamy ośkę niższą, to będzie... Po co taki wstyd? Panowie wożą naprawdę czołgi też? Nie. Nie, to się zdecydowało. Ale transporterio pan też. A, to, aha. I na Ukrainę? Nie, to i firmę, muzeum mam. Aha, tak? Radiowozy.pl, tak? Firma Radiowozy.pl, czy jak to jest? Tak, Radiowozy.pl. Nie widział ile radiowozów mają, to ma zakra. Ciekawe czy ta deska wytrzyma. Wytrzyma, deska wytrzyma. Nie, bo ta jest gówniana. A tu masz oparte na tym. Tyle. Ona zaraz by poszła. Jeszcze parę martwić i chyba by strzeliła. Nawet się tam ani 5 minut nie zastanawiali. Z bronią przyjechać. I to co byli gdzieś ściągnięci z tego świata, co oni... Broni wszystkiego. O Boże, jadę wszystko. Właśnie. Teraz wyosobne pieniądze. Żywo, wszystko jak... Dopiero pójdzie we wrześniu. Poszła i jeszcze pójdzie we wrześniu 100%. To już jest ty. Żeby nawóz był po 5 tysięcy w Niemczech, po 8, to zobaczycie, to będzie knockout. Pięknie, robota zrobiona. Siada jak trzeba. Tak jak go miało jechać. Mamy tą miarkę? No. Dobrze, jakby ta wieżyczka była rozkręcana. To był luks. No wieży jest 80. 100. Ej, a... To wal do ziemi. Czy gdzie? Do asfaltu? Tak. Nie, do na... Tu, do to? Aha, bombie. To jest dwa, tutaj Rafał, tak? Tak, dwa.
2,24. Tak. Czyli 3,4. 4,4 no. Mamy. No. Moi mili, na dziś to jest koniec mojej i waszej motoryzacyjnej przygody ze starym 29. No i z Jelczem. Star 29 w wersji armatka wodna, samochód mega unikatowy, na dodatek jest to repatriant z DDR. Obecnie takich samochodów w Polsce jest zachowanych między 5 a 7, ale ten repatriant ma bardzo wysoki stopień kompletacji i oryginalności, więc jeżeli chcecie poznać dalsze losy tego samochodu, zapraszam was do śledzenia kanału, bo już niebawem umyję ten wóz i spróbuję uruchomić silnik benzynowy, a może nawet pompę i spróbować podlać trawnik. A dziś to jest wszystko. Nara.